witam Was bardzo serdecznie. Jestem właśnie w drodze nad morze, z czego się bardzo cieszę. Chciałam właśnie, pomyślałam, że zabiorę Was ze sobą i że będzie fajny vlog może, dlatego że właśnie jadę nad morze, tam jest akurat mój brat, pogoda się zrobiła piękna, więc pomyślałam, że to jest jedna z niewielu okazji, gdzie będę mogła po prostu wybrać się nad morze. Dawno nie byłam i chyba ostatni raz, jak próbowałam sobie przypomnieć, to były wtedy wakacje z Karoliną i z dziewczynami. Także dawno nie byłam i strasznie się cieszę. Jestem w ogóle strasznie zmęczona, jest rano wcześniej i nie spałam praktycznie i jestem tak zmęczona, że idę po prostu coś zjeść. No, McDonald's nie jest też najzdrowszą restauracją, jaka jest, i najlepszym jedzeniem, no ale wiecie, czasami trzeba, także... Także zabieram Was dalej i zobaczymy, jak będzie. No mam nadzieję, że będzie fajnie, trochę się poopalam i w ogóle, że będzie pogoda fajna. Także do zobaczenia później. Może widzę. Jaki spokój i nie ma ludzi prawie. Ale jest super. Miałam ochotę się wykąpać może, ale chyba woda jest jeszcze za zimna. Ale jest super. Wiecie co, pachnie tutaj morzem. Może to głupio brzmi, wcale to nie jest jakiś ładny zapach. Zobaczymy, jaka woda. Zimna. Zimna i taka... Powiem Wam szczerze, że dziwny ma kolor, bo wydaje się trochę brudna, ale jednak jakby ma takie piękne, lazurowo-niebieskie odcienie, więc nie wiem, czy to glony, czy co. Ale jest całkiem nieźle. I Olka pobiegła. To jest jedyne dziecko, które się wody nie boi, jako jedyne chyba weszło do wody w ogóle. Bo jest jednak zimna. Ale ona bardzo pobiegła. Hej, witam się z Wami po jakimś czasie. Powiem Wam, że nie wiem, czy będzie coś słychać, dlatego że wieje wiatr i w ogóle są fale, więc nie wiem, jak to będzie słychać. Chciałam Wam powiedzieć, że zaczęłam czytać teraz książkę Joanny Gogacz Slow Life. Bardzo fajnie się czytam. Zwolnij i zacznij żyć. To jest książka, która opowiada trochę o tym, jak się nauczyć odpoczywać i jak znaleźć trochę czasu wolnego, jak uporządkować trochę swoje życie właśnie i znaleźć czas na to, co dla nas ważne, więc bardzo fajne, bardzo fajnie się czyta. No i polecam Wam. Jak na razie, także zobaczymy, jak będzie dalej, ale bardzo dobrze mi się ją czyta. Chciałam Wam też opowiedzieć, że przeleżałam trochę na plaży i w ogóle się nie opaliłam, bo jako jedyna osoba posmarowałam się tym samym olejkiem, co wszyscy, ale niestety mnie w ogóle nic nie złapało, więc w ogóle się nie opaliłam. Trochę żałuję, bo jednak chciałam się troszkę przybrązowić, no ale niestety, także może kiedy indziej, może jutro jeszcze będzie szansa, także zobaczymy, a teraz właśnie nie wiem, czy będzie coś słychać, także zobaczę dopiero w domu. No i tak, i żegnam się z Wami, już jest trochę po południu w zasadzie, więc nie wiem, co tam jeszcze będzie się działo, coś specjalnego, bo tak naprawdę bardzo tutaj odpoczywam i chilloutuję tak naprawdę, bo no, niewiele się dzieje. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie mi się tutaj podoba, dlatego że jest bardzo ładny kolor morza, bardzo fajna plaża, taka czysta, fajny właśnie taki piasek, no jak na prawdziwym po prostu polskim morzu i można naprawdę odpocząć, trochę popływać, bo woda nie jest aż tak zimna, więc naprawdę jestem zaskoczona. No i to taki bardzo przyjemny dzień właśnie, bo dawno nie byłam nad morzem, dawno tak nie odpoczywałam, także fajnie, podoba mi się. Cześć, to znowu ja. Jestem teraz w ośrodku w zasadzie i muszę Wam powiedzieć, że byłam na basenie i efekty tego są takie, że nie mam już tuszu na rzęsach, a miałam wcześniej i wszystko się zrobiło w 3 rzęsy, więc nie wiem, czy to widać. Część się rozmazało, więc wyglądam już niezbyt dobrze. Ale niestety musiałam się pomoczyć cała, dlatego że były takie okropne muchy. Takie muchy, które po prostu gryzą, takie końskie i pogryzły nas niestety. I po prostu trzeba się było czasem zamoczyć, czego się nie spodziewałam aż tak. Ale po prostu mega, jest tak ciepło. Tak gorąco było i tak fajnie było po prostu przekąpać ja to w morzu, trochę popływać w basenie, więc po prostu jestem zadowolona strasznie i trochę odpoczęłam. I bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tego chciałam. I właśnie nie spodziewałam się w zasadzie, że spędzę taki dzień, a miałam taką okazję, także bardzo, bardzo mnie to cieszy i teraz właśnie jesteśmy w ośrodku. Ale już kończę tego vloga.
dlatego że już nic ciekawego nie będzie się działo, jeszcze coś zjemy, posiedzimy i zobaczymy, co będzie dalej. Także ja się z Wami żegnam już. Chyba to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. No ale tak, bardzo, bardzo przyjemnie i pogoda 30 stopni, to najlepiej spędzać to nad morzem i w ogóle jest cudownie. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych vlogów.